Witajcie, w tym poradniku pokażę wam, jak spojrzeć na czat na live streamie, nie mając więcej niż jednego monitora. A więc tak, wchodzimy na stronę podaną w opisie oraz pobieramy ten program. Następnie oczywiście instalujemy. I uruchamiamy. I mamy teraz oto takie okienko. Prawym przyciskiem myszy wybieramy właśnie okno. Tutaj to. I mamy teraz tutaj coś takiego. To pokazuje wszystko, co dzieje się na tym. Czy mniej więcej? O właśnie. Teraz przechodzimy tam, gdzie mamy streama. Ja mam tutaj akurat tak. I wybieramy, wybierz region i wybieramy w taki sposób. Oczywiście nie będzie to idealne, ale widać tutaj wszystko. Ja coś napiszę, to będzie tu widoczne. I uwaga, nie wolno minimalizować przeglądarki, wtedy nic się nie pokaże. Teraz mogę to pokazać na przykładzie gry, jak to będzie wyglądać. Za przykład posłuży mi Wiedźmin 3. I oto właśnie się wyświetla. Zasłonię niestety trochę ekranu, dlatego polecam ustawić przezroczystość. W zależności od gry 75 albo 50. Polecam bardziej 50. Niestety, nie działa to we wszystkich grach. W niektórych trzeba dać tryb okna. Mam nadzieję, że pomogłem i żegnam.